Jesteśmy w drodze cały czas. 7 km w jedną stronę do ogrodu botanicznego dzisiaj idziemy. Mamy taki dzisiaj wolniejszy dzień przedwyjazdowy i tak sobie wymyśliłam, że trzeba jeszcze zobaczyć ten ogród botaniczny, bo był polecany w różnych przewodnikach. Słuchajcie, weszliśmy do jakiegoś autobusu, który jechał w tę stronę i chociaż podwiózł nas 6 przystanków, to ciągle jeszcze droga przed nami. Tak, a szliśmy już kawał drogi, potem jechaliśmy kawał drogi. A zaraz jakaś ściana i idziemy dalej kwiatów. Kawał drogi. No tu jest po prostu cudnie. Mam nadzieję, że tu już są te przedmieścia tego ogrodu. Ogólnie idziemy wzdłuż jakiejś autostrady. Te takie potężne znaki. Tak. Na co to jest? Na lotnisko widzę. Na Cadiz. Do Malagi się wraca, bo my już tak, chyba jesteśmy za Malagą. Jesteśmy chyba za Malagą, tak żeśmy szli, że żeśmy chyba wyszli z Malagi. Mogę wam pokazać te znaki. Dobra, słuchajcie, my idziemy do tych ogrodów. W międzyczasie zobaczcie sobie, jak stestowaliśmy przysmaki, które kupiliśmy wczoraj i przedwczoraj, czyli na przedostatnim i ostatnim odcinku. Oglądajcie sobie, a my w tym czasie dojdziemy do ogrodów. Tak jest. Dzień dobry. Nie wiem, czy już wstaliście, bo myśmy już wstaliśmy. My już jesteśmy po śniadanku. Jedliśmy to, co widzieliście właściwie w pierwszy dzień, czyli... W kółko to samo. To się podobno nie je, no bo nie ma za bardzo wyboru. A to odsyłam was do odcinka pierwszego. Bardzo dobre to jedzenie. O Hiszpanii. Tak, ale na dłuższą metę to już tak... Tydzień wystarczy. No a dzisiaj to, co obiecaliśmy wam w poprzednim odcinku, czyli test smaku smakołyków. Po pierwsze z rondy. To są te ciasteczka Llamas de Tajo. Llamas de Llamas. Tajo to jest ten wąwóz, pamiętacie? I właśnie tylko tam w rondzie można te ciasteczka kupić. Receptura jest strzeżona pod groźbą śmierci. Tutaj mamy wczorajsze baklawy. Tak, z wczorajszej dzielnicy tej właśnie Albaicin. Tak, czyli w tym odcinku będziemy testować dla was coś, co było w ubiegłym odcinku oraz w przedostatnim odcinku. Tak. To prawda, my tu już trochę podjedliśmy. Tak, otwiera się pudełeczko, moi drodzy. Jak widzicie, wszystko wyżarte. No, było 16, zostało 5. Zostało tylko 5, malutki takie. To są takie bonbonki, o zobaczcie. W takich papierkach sprzedawane, ale na sztuki ich nie kupicie. Możecie kupić 16 albo 32 od razu. Malutkie. One są całe w cukrze pudrze obsypane, wiecie. Andaluzja ma dużo wspólnego z naleciałości arabskich, a arabskie słodycze są zawsze bardzo słodkie. Zresztą bałkańskie tak samo, tak jakbyście w Grecji byli, to też tam. Dobrze, i słuchajcie, przekrawam. Widać? Pros. Wygląda tak w środku. Wygląda tak w środku. Jak widzicie, jest troszeczkę płynne w środku. Rzeczywiście jest płynne. A wiecie dlaczego? Że tam jest ta masa jajowo-cukrowa taka. Tak, jajeczko na śniadanie zaraz jemy. Rzeczywiście, jak jadłam, to mi się wydawało, że ona nie jest taka płynna. To jest bardzo słodkie, słuchajcie. To jest bardzo słodkie. Słuchajcie, mi to przypomina krówki. Ale nie mordoklejki. Nie te takie ciągnące się bardzo mocno. Tylko te takie, które w środku mają taki... Taką płynną tą troszeczkę masę. No ludzie, sam cukier. To jest prawie identycznie to samo. I bardzo dobre. I bardzo dobre. Polecamy, bo naprawdę to jest taka warto. Chrupiąca skorupka i w środku jest takie mięciutkie. Tak, mamy tutaj baklawy. Teraz otworzymy baklawy, które wczoraj wziąłem. Się lepi straszliwie. Wygląda w taki oto sposób. Jedna jest z orzechami nerkowca, z migdałami. To akurat jest z migdałami. Z migdałami. To jest z migdałami. A druga ta, ciemna. Tam jest nerkowiec i jeszcze jakiś orzech. Pistacje? Pistacje, nerkowce. Trzy różne orzechy. W tym, co tutaj już na dole jest, w tym tutaj, są tylko migdały, z tego co pani mówiła. Ja słuchajcie, a tutaj mamy jeszcze... U mnie jest pistacja sama i pistacja z czekoladą. Tak, jeszcze dwa dodatkowe tutaj są. Bo ja najbardziej lubię pistacje.
Przecież z drugiej strony nie będę jadł na kolację. To jest właśnie takie chrupkie bardziej. My zwykle kupujemy, one są takie bardziej chrupiące, a te są takie bardziej zbite. Zobaczcie, w środku tak to wygląda. Oczywiście, jakiś taki piaseczek jest. Nie wiem, co to jest to w środku, to. Piaseczek taki. Nie wiem, to nie jest chyba orzech, nie? To jest... Spróbujesz, to będziesz wiedział. Dobra, spróbujemy. I chcesz też? Nie. Nie. Ja za w ogóle za tymi słodyczami arabskimi to niestety nie przepadam. Dla mnie to jest za słodkie wszystko. Jak chcecie coś zjeść słodkiego, to zachęcam Was do odcinka, który wleciał niedawno na kanale latają ostatnio naleśniki z Zielonej Góry. Na słodko i na słono. Serdecznie Wam polecamy. Oraz zapiekanki. To jest w jednym odcinku. Pawełek teraz się zakleił, to ja może jeszcze coś powiem. No nie, już mogę mówić. A dobrze. Przepyszne. Czuć czekoladę. O, czuć orzechy. Czuć. A orzechy są w całości, czy są zmielone? Nie, są zmielone. I są bardzo, moim zdaniem są jeszcze też prażone, bo jak gryziecie, to wam strzela pod taki zębami cały czas. Zrobione. Taki krokant jest. Rewelacja, rewelacja. Zajmuję się teraz drugim. Myślę, że ten ci będzie bardziej smakował, bo ty za czekoladą nie przykład. Zajmuję się drugim teraz. Ale twarde to. Drugie. Dużo jest syropu? Wygląda w przekroju tak. Syropu no... Niezbyt. Nie pływa w syropie to, ale je... Ojej. Ale się obsypuje, jak o, widzicie. O tak, no. Wygląda w przekroju tak. Muchy się. Słuchajcie. Tu nie ma tego, tutaj, nie? Tu jest bardziej, wygląda to jakby było jakieś ciastko w środku, ale zaraz zobaczymy. Muszę to przekąsić. To jest rzeczywiście lepsze niż to czekoladowe. No, mówiłam, że lepiej mu będzie smakować, bo on nie lubi czekolady. Migdały. Przepyszne. W tej zalewie miodowo-cukrowej. Rewelacja. Ale dzisiaj będę po maladze śmigał, jak to zjem? No. Pyszne. Jak ktoś lubi, no to zapraszamy Was tam do tego Ziriesa. Bardzo dobre, słuchajcie. Bardzo miła pani, wszystko Wam doradzi. To te moje, co jadłem, co tutaj widzicie, to niby nie są baklawy, to są produkty a la baklawa, ale są równie pyszne jak te baklawy tradycyjne. A to co wybierasz, to? Czy baklawkę? Ja myślę, że jakbym na baklawkę położył, to byłoby idealne. A ja jednak to, mimo że to jest takie bardziej jajowe. To jest bardziej ta krówka. Słodkie też pieruńsko, ale jak już mam wybrać, to wolę to. Jesteśmy, moi drodzy, na najważniejszym punkcie. To jest taki Mirador Flora, Jardin coś tam. No w każdym razie to jest taki highlight właśnie z pocztówek, z przewodników, z blogów podróżniczych. Na terenie tutaj tego wzniesienia możecie podziwiać widoki Malagi. I tutaj też taki punkcik właśnie do tego, żeby sobie można zdjęcia porobić. Jest troszeczkę wody. Jest tu bardzo urokliwie, jest bardzo dużo roślinności. Przed chwilą mijaliśmy kaktusy, bardzo duże aloesy. I dużo jest takich punktów właśnie, gdzie są jakieś altanki, jakieś takie coś a la świątynie rzymskie. Można sobie popodziwiać. Bardzo urokliwe miejsce. Szkoda tylko, że się płaci. Na szczęście nie dużo. Tak, czyli bambusy, moi drodzy, bambusy. Taki lasek bambusowy. Stoją tutaj te bambusy. Jak chcecie zobaczyć, jakie są wysokie, to zobaczcie. Ja jestem tu. Bambusy są tam. Więc dosyć duże bambusy. Jak się puka, wydają dźwięk. Wyszliśmy już z ogrodów. Cóż Wam mogę powiedzieć? Ja tu jestem fanką takich zielonych miejsc. I z jednej strony fajnie, bo to jest taki typowy tropikalny ogród, którego w Polsce tak naprawdę na co dzień nie uświadczycie. Więc są palmy, różnego rodzaju takie drzewa tropikalne i rośliny, kwiaty, których nie zobaczycie tak o w normalnej naturze w Polsce. Kaktusy. Ten akurat, ta część była fajna z kaktusami. Jakbym się miała zastanowić, czy jeszcze tu wrócić, to raczej bym już tu nie przyjechała. Nie. Po pierwsze za daleko bardzo od centrum. Jak się nie ma samochodu, to jest to dosyć utrudnione. Jest tu się trudno dostać, jak już ktoś raz tutaj był. Byliśmy na tym Miradorze, to takie najsłynniejsze miejsce w tym ogrodzie, tak jak Wam mówiłam. I raz zobaczyć fajnie. Natomiast żeby tu wracać, to tak niekoniecznie. Na plus! Ale jak nie macie dnia wolnego, to możecie pominąć. Hello! Siedzimy na obiedzie. Jest jakaś
lokalna knajpa, do której weszliśmy, bo była po drodze, dostałam sałatkę taką, widzicie, z różnymi warzywami. Nie wiedziałam, że to będzie coś takiego. Myślałam, że to będą takie surówki, zestaw surówek. Zamówiliśmy sobie rybę. Ja mam jakąś rybę lokalną, rozadę. Nie wiem, czy pan mi przyniesie panierze, czy nie, bo nie mogliśmy się z panem za bardzo dogadać. No nie, ja mówiłem, że z grilla. A zgrillowane. No to zobaczmy. Po hiszpańsku powiedziałam. Mamy rybki. Tak, ja mam moją szpadę tutaj, moi drodzy. Tutaj, jak widzicie, to jest moja espada. Maciej dostał jakiś kawał mięsa, bo on ma ogon byka. Ogon byka, ale taki ogon w całości. Pokaż mi to zdanie. Miał być gulasz, ale to nie jest raczej gulasz. Nie, to są takie zobaczcie, kawały. To są kawały ogona. To są kawały ogona byczego, gdzie w środku jest wiadomo kość, tak? I na zewnątrz to, co się je. A ja mam miętusa. To jest taki rodzaj ryby, którą tutaj bardzo często właśnie jedzą. I ja go mam też z grilla, tak jak pawełek. Tak, chcieliśmy zgrillowane. Mówiłem wam, że po hiszpańsku powiedziałem panu teraz, że rozumiem, co chodzi z tym rybem. Ale dobra. A ja wam zaraz powiem, czy pietruszką, dobrze jest. Z oliwą, z oliwek przepyszna jest. Nie wiem, czy nie będzie za suchy, ale zobaczymy. Ojejku. Ten ogon wygląda na twardy. Twoje dobre? Nie to, żebym narzekał, ale jak podeszła. Oj, wiecznik jak podeszła, no. Jak tuńczyk. No nie. Słuchajcie, za suchy. Spróbuj mojego. No, lepsze. Bardzo nie dobra. Nie, nie. Miętus dobry. Jeszcze tak fajnie pokrojony, że nie muszę go filetować. Od razu już mam kawałki. Moi drodzy, taka to knajpka jest właśnie. Tutaj można też na dworze sobie usiąść. Myśmy akurat siedli w środku. Chyba byliśmy jedynymi turystami. Tak, sami lokali. Wszystko po hiszpańsku, nawet obsługa zbytnio po angielsku nie rozumiała. Chcieliśmy zamawiać po hiszpańsku, ale to dla mnie żaden problem zamówić po hiszpańsku po tych kilku dniach tutaj spędzonych. Oczywiście. Moja rybka, mój miętus, krzepyszny. Drugie, bo już stwierdziliśmy, że to była moja druga najlepsza ryba na tym wyjeździe po kaszalocie. Więc... Tutaj jest nasz przystanek? Tak, tu jest nasz przystanek. No, to my już jesteśmy na przystanku, więc ciekawy. No to ja, no jestem bardzo zadowolona, że mogłam tutaj przyjść. Tak wyszliśmy w ogóle z ulicy, nie wiedzieliśmy, że tu w ogóle przyjdziemy. Zobaczyliśmy, że lokarsi się zamęcyli na zewnątrz, tak. My idziemy tu. I nagle coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić, więc no fajne. Pawełek trochę miał niestety nie farta. To znaczy no ten miecznik trochę przeciągnięty był, ale ogólnie bardzo dobry, no smakował mi. Ale jakby był mniej wysmażony, byłby myślę lepszy. I bardzo fajna, korzystna cena. Niecałe 50 euro za trzy główne dania, za wielką michę sałaty, którą widzieliście. Spokojnie w trzech można sobie zjeść. I za trzy napoje. I za trzy napoje, no. Jeszcze tylko wam powiem, Mati mówił, że ten byczy ogon całkiem dobry. Smakował trochę jak policzki, tylko że miał kości. Tak, ale tak w takim sosie własnym. Tak jak widzieliście zresztą. Jak ktoś lubi. Tak. Oni tu jedzą ten ogon na różne sposoby. Do tej pory myśmy jedli te bycze ogony już zazwyczaj szarpane, już takie gotowe. A tutaj były takie kawałki ogona, gdzie trzeba było je sobie po prostu z kości ogonowej oddzielić od kości ogonowej. Ale też bardzo dobry był. Więc polecamy wam tą knajpkę, jak tutaj widzicie. Tam jest ta knajpka, siedzą lokalsi. Jest to na obrzeżach zupełnie Malagi, bardzo daleko od centrum. Ale może będziecie w tych ogrodach, to akurat będziecie mieli po drodze. No właśnie, po drodze z ogrodów. I co? No i cena przede wszystkim rewelacyjna. Dobra rybka świeża, z grilla, z oliwą, z czosnkiem, z pietruszką. No po prostu zachwyty nad zachwytami. Pyszna. Dobra, to my kończymy i do usłyszenia za chwilę. Będziemy coś ciekawszego jedli, może pojedziemy lody? Pojedziemy teraz do autobusu. Tak, teraz jest droga na lody. Tak, tak, na tak. Lody. Najlepsza lodziarnia w Maladze. Już za chwilę. Już jesteśmy w autobusie. Jeszcze tylko 12 przystanków. 11. Bardzo przyjemnie, że się autobusem klimatyzowany. Można jechać. 12 przystanków minęło. A my jesteśmy w kolejnym transporcie. Ponieważ do tej lodziarni, jak się okazuje, wcale nie jest taka prosta droga. Trzeba kupić bileciki i pojedziemy sobie jeszcze metrem.
Tutaj macie biletomat. Widzicie, jak on kruje? O, przyjechało metro akurat, ale nie wiem, która to strona. To my? Jeszcze dalej? To my jeszcze niżej, słuchajcie. Tam, gdzie największy tłum. Chyba coś jedzie. Puste. Ciepło. Siadam. Dobra, to ja też siadam do ciebie. Moi drodzy, zobaczcie, jak tam z tyłu to wygląda. Wszyscy ładnie tak ustawieni są. A z tego względu, że jakby ktoś chciał na schodach ruchomych iść do przodu. O, poczekajcie, bo muszę nas wypuścić z metra. Jedna osoba. Druga osoba. Śmiesznie jest, żeby wyjść z metra. Trzeba też, kartę przyłożyć. No, więc wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć. Zobaczcie, ja wam pokażę teraz z przodu, jak to wygląda. Zobaczcie, widzicie, wszyscy ustawiają się z jednej strony. Dlatego, że jakby ktoś chciał pieszo szybciej pójść, nie wlec się na schodach ruchomych, tylko szybciej, to może wtedy ich spokojnie wyminąć. To jest takie... Tak się robi w metrze. Słuchajcie, metro bardzo ładne, czyste, eleganckie. Byliśmy w różnych metrach, w różnych państwach. To chyba najczystsze, jakie do tej pory mi się wydaje. No w Warszawie też było w miarę czyste, ale to dlatego, że jechaliśmy tą drugą linią metra. Nowa stacja była, nowe metro w ogóle i tam było, jak tylko powstało, to myśmy prawie nie jechali, więc tam było też mniej więcej tak czysto. A tutaj to nowe metro raczej nie jest, a bardzo czyściutkie, bardzo fajnie można sobie nim się przejechać, więc polecamy, jak jesteście w Maladze, to możecie sobie spokojnie metrem jeździć. Jesteśmy, moi drodzy, bardzo szybko od metra, to dosłownie 5 minut może. Eladeria Inma. Tutaj blogerzy, których przeglądałam w portale, właśnie polecali bardzo tutaj to miejsce na naturalne lody z naturalnych składników, bez polepszaczy, bez świństw. Podobno bardzo smaczne lody. Może być problem z tym, że panie nie mówią po angielsku, ale myślę, że jakoś się dogadamy. Zobaczymy, co jest w środku. Po hiszpańsku dam radę. No to zaraz zobaczymy. Widzę, że są fajne smaki. Wzięliśmy sobie po dwa. Masz dwa? Dwa. Dwa, widzicie? Dwa. Jeden i dwa. A mam dulce de leche. Śmietankowe lody z karmelem, z kajmakiem. I drugi, panna cotta. A ty? Ja mam cytrynowy. A drugi jakiś jogurtowy z ciasteczkiem. Nie wiem, o co chodzi. Bo tylko po hiszpańsku było. Mati ma fajny, bo Mati ma dulce z arabes. O smaku... Przepraszam? Słodyczy arabskich. Czyli coś na wzór hałwy albo... Hałwowe takie bardziej, albo... Baklawowe, o właśnie. Może są naturalne, może tam, wiecie... Jakoś tam mają plusy za produkcję. Ale smak też jest bardzo dobry. Jak twoja cyrynka? Bardzo dobra. A to. Bardzo dobra, to jest... Ten jogurt jest z tofi. O! No takie fajne przełamanie, kwaśno słodkie. Mm. Możecie tu też wziąć granitę. Tak, zaraz będę brał chyba. Co tu jeszcze było? A jak się dogadałeś z panią? Po hiszpańsku nawalałem. Mówiłem, jakie są tytuły lodów. Wszystkie wymienił. Mamy numerek 93, idziemy zamówić. Już byliśmy drugi raz zamówić sobie granitę. Tutaj to się nazywa... Właśnie. Inna nazwa jest? Granizado to się nazywa. No
oni sobie wzięli owocową i mnie też wzięło na to, żeby sobie wziąć. Tak właśnie. No ja mam limona, a idziemy teraz jeszcze zrobić kawowego jeszcze. Mamy numerek 93, jeszcze więc dwa musimy numerki. Czekać. Dwa numerki. No i jeszcze tylko jeden numerek został. Bo już... Moi drodzy, co to jest, Pawciu? Granita kawowa. Tutaj się nie nazywa granita, tylko trochę inaczej. Pawełek wam mówił? Granizado. No i co? Ja myślałam, że to będzie taka granita kawowa, jak ja piłam we Włoszech. A to jest taka cała szklana czarnej kawy, niezabielanej. Mały plusik za to, że jest słodka. Ale wypiję, spoko. Ogólnie wizytę uważamy za bardzo udaną. Lody bardzo dobre. Dodatki też wszystkie bardzo dobre. Jak tam twoja granitka cytrynowa? Właśnie skończyłem. Zamroziło mnie. No, więc na loda się nie skończyło, bo jeszcze wzięliśmy granitki. Nic nie ma niestety innego, żadnych ciast ani kawy takiej normalnej nie mają, więc tutaj tylko na lody. Polecamy wam. I idziemy zwiedzać dalej. Moi drodzy, jesteśmy. Jest pałac arcybiskupa. Pamiętacie go na pewno z poprzedniego filmiku, mieliśmy do niego wejść, ale niestety z powodu tego, iż był dzień wolny, pałac był zamknięty. Wejdziemy sobie dzisiaj do środka. Przypomniałam wam tylko, że to jest perła architektury barokowej w Hiszpanii. Plac się nazywa Placem Biskupów. To jest pałac arcybiskupa, bardzo charakterystyczna fasada kolorowa, żółto-różowo-czerwona. Wewnątrz mamy Muzeum Arcybiskupów. Przede wszystkim są tam, jest to sztuka sakralna, ale na uwagę zasługują też ogrody, w których będziemy mogli sobie trochę poodpoczywać. Są tam zdobienia z płytek ażuleżosz, czyli z tych takich płytek bardzo charakterystycznych dla Andaluzji i dla Portugalii. Moi drodzy, jesteśmy już w pałacach biskupich przy bardzo. Lecimy z koksem. Pierwsza myszka Miki w pałacu biskupim. Druga myszka Miki, ta jest taka potężna, taka niczego sobie. Zobaczcie, ja podejdę do niej. Widzicie? Oko jak dzwon. Jak Sarumana oko prawie. Słuchajcie, idziemy dalej. Pałac biskupi, proszę bardzo. Jak wam się podoba pałac biskupi? To jest chyba super. I nie ma mocni, o taka bajka, nie? To jest jakaś czasowa wystawa, bo tam była informacja o tym, ale ja nie doczytam, potem wam powiem dokładnie. Fajnie jest zobaczyć coś takiego. Szkoda, że to jest w takim miejscu, bo te pałace biskupie mnie do tego trochę nie pasują. Niech będzie, tutaj. Słuchajcie, jesteśmy przy stole, na którym jest kot. Stół dosyć wysoki jest. Kredki też niczego sobie. Nie wiem, czy mogę je dotknąć, żeby mnie zaraz jakiś alarm nie wyskoczył, więc na wszelki wypadek nie będę dotykał tych kredek. Ja bym sobie usiadła chętnie na tym krzesełku. No ja mogę usiąść jakoś tu spróbować, nie wiem, czy tam radę, bo to krzesełko takie troszeczkę bazy. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak znacie te bajki, bo ja nie mam pojęcia, co to jest. Okej, tam na ścianie przede mną coś wisi, zobaczcie. O Jezus, jak mnie wystraszył ten tutaj, no. I po co takie coś na głowie trzyma? Słuchajcie, no art here, jakby ktoś ci pytał, no art. Ta ręka wystaje stąd, ale tak na dobrą sprawę ona wystaje tamtąd. Widzicie, jakie to jest sprytne? Wkłada rękę tu, a wychodzi tam. I co wy na to? Palemki rosnące do góry. Tam już fontanna nie działa. Ale tutaj, a tutaj są z boków, są, nie wiem, czy widzicie. Z boków są jeszcze jakieś fontany. No,
Także tak mniej więcej widzicie, jak tutaj wejdziecie sobie, to możecie całkiem ładne płyteczki sobie zobaczyć na ścianach. No nie miał aż tak dużo miejsca do chodzenia jak wczoraj w naszym filmiku z ostatniego odcinka, jak widzieliście, Pałac Sułtanów. Tam miał też ogrody, tylko zdecydowanie większe niż te. Tutaj taki malutki ogródek miał ten biskup, tak za bardzo to nie chodził sobie, nie? No ale miał przynajmniej ładne ażule zosy. No tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. I co, podoba ci się? Ja właściwie przyszłam do tych ogrodów głównie zobaczyć. A to taki nie jakich ogrodów, to malutki ogródek. No ale dla jednego biskupa? No, w Polsce ogródki działkowe są czasami większe. Ale przepięknie zrobiony, ładnie utrzymany, właśnie można zobaczyć ten mauretański styl, mi się to bardzo podoba. Jesteśmy na Cale Marques de Larios, czyli najbardziej znanej, najdłuższej, najdroższej ulicy w Maladze. Tutaj są wszystkie te możliwe sklepiki znanych sieci handlowych, modowych, urodowych i tak dalej. I jakbyście chcieli sobie zrobić tutaj zakupy, to serdecznie was zapraszam. O, na przykład w Mango jest teraz kolekcja Griezmana. Antoine Griezmann. Jak widzicie, to tutaj te pierwsze, co są manekinki, to jest właśnie Antoine Griezmann. No i przyszedł czas na ostatnią kolację w Maladze. Smutek mnie rozdziera. Słuchajcie, usiedliśmy w El Gallo Ronco. Jakiś kogut, coś tam. Bardzo dziwne miejsce. Czekaliśmy bardzo długo, żeby w ogóle kelner podszedł. A najpierw nas pani strasznie nagabywała, żeby tu przyjść. Mieliśmy dzisiaj skończyć w Krakenie, tak jak zaczęliśmy, ale niestety nie było miejsc. I wzięliśmy sobie kilka pozycji. Niestety nie było wszystkiego tego, co chcieliśmy, ponieważ karta się obecnie zmienia. Nie było mojej świeżej ryby fresh from the market. No właśnie. Za to mamy serek. Gracias. O. Zobaczcie, serek z gór, górski serek dojrzewający w Maladze. Żeby był akcent zielonogórski, to serek nazywa się Green Mountain. A czy zje to jakieś pewnie kozy się tam pasą, czy ja nie wiem, owce. Owce się pasą w Green Mountain. Nie widać mnie, komórkę widać. O, przepraszam. Już? Już musiałam zrobić zdjęcia. To jest Green Mountain i popiół. I jeszcze pan przyniósł w międzyczasie sardynki. Anchois. Na takim chlebku chrupiącym z sosem pomidorowym. Serek bardzo dobry, tylko że intensywny. Tak. Te anchois na tym chlebku bardzo dobre. Bardzo dobre, tak, tak. Bardzo duży minus za herbatę, którą dostałem na dobrą sprawę, tylko pół kubka. Wiem, że woda tu jest cenna, nie wiedziałem, że aż tak. No nic. Jak na to, ile czekaliśmy na kelnera, to przystawki bardzo szybko przynieśli. Tak, czekaliśmy chyba z 15 minut, zanim kelner przyjdzie. Zamówiliśmy, 3 minuty później już pierwsze przystawki przyszły. Serek bardzo dobry. A trzeba iść z chlebkiem. Tak, nie jem tej skórki, bo to jest sam popiół, bo on w popiele dojrzewa. A, bo właśnie on dojrzewa w popiele, zapomniałam powiedzieć. No. Słuchajcie, nie zdążymy nawet posprzątać, już następne wjeżdża. Tak, już krewetki przyszły, proszę bardzo. Krewetki pil-pil. Pil-pil takie, bo pil-pil, bo takie pil-pil, takie malutkie są takie pil-pil. Żartuję, nie są małe, są duże. Powinny być ostre. Do tej pory jedliśmy pil-pil dwa razy, nie były ostre. Ciekawe, czy te są ostre. Wybiorę sobie jakąś małą. I zobaczmy. O, gorące. Ostry? Dobry stopień wysmażenia. W ogóle nie ostry, raczej na słodko zrobione. No. Znaczy, w każdym miejscu są inaczej zrobione. No nie są na słodko zrobione. A nie, czekaj, coś mnie zaczyna piec. O. Tu czuję. Coś piecze. A krewetki same w sobie są słodkie. Te akurat. Ale czuć taką delikatną ostrość. I nie minęła minutka, już leci następne. Słuchajcie, to jest naprawdę zaskakująca prędkość.
Polsce w życiu bym tak szybko nie dostawał dań. My nie nadążamy z jedzeniem tego. Patrzcie, jeszcze nie zdążyliśmy krewetek nawet opędzlować, już jest następne. Przyszły krokieciki. O, mięciutkie, takie jak zwykle w Hiszpanii. Tylko pół bierzesz? Tak, bo ja chciałam spróbować tego. To ja wezmę drugą połowę. No, takie typowe. Dużo beszamelu. Co masz te krokiety? Nie są aż tak bardzo... Pierwszy raz jemy właśnie z kurczakiem, bo zawsze jemy z szynką, nie? Ale nie są aż tak bardzo beszamelowe, jak jedliśmy ostatnio, to był sam beszamel, nie będzie tak, to było. Tutaj. Tam obok? No. To są lepsze. Bo my, moi drodzy, tak, jemy tutaj, tak, w tym kugucie jakimś tam. No. Tu obok Kraken, a tam z tyłu... Terrazza de las Flores. Tam też byliśmy. Na tym placu... Cały ten jesteśmy... plac nasz! Tak, na tym placu, jeszcze tylko w tamtym sklepie Erege nie byliśmy. I w tamtych sklepach nie byliśmy, ogólnie wszędzie już byliśmy. A knajpa, w której jesteśmy, niestety nie miała w menu wszystkiego, co chcieliśmy. Mówiłam. A, nie mówiłam. Bo za 2 tygodnie otwierają tutaj kolejny swój lokal i są w trakcie zmiany karty. I o ile mają tam swój lokal, tu swój ogródek, to jeszcze tu będą mieli jeszcze jeden lokal. Więc rozwijają się, musi być chyba dobra, skoro tak się rozwijają. Wracając do krewetek, to uważam, że krewetki pilpil w tym wydaniu to są najlepsze, jakie jedliśmy tutaj na tym wyjeździe. Lepsze niż tam? Tak. Znaczy tam jedliśmy pilpil? Tak, były. W Krakenie? Jedliśmy na pewno krewetki tam. Sprawdźcie sobie w Krakenie, czy jedliśmy. Sprawdźcie w Krakenie, napiszcie w komentarzu, czy jedliśmy. Jak jedliśmy w Krakenie, to te w Krakenie były gorsze niż te, które te są tutaj. Te są tutaj dobre i krokiety też lepsze. Słuchajcie, dostaliśmy. Poznajecie, co to jest? O, moi drodzy, jest ośmiorniczka macka, z grilla. Macka ośmiorniczki. Za dużo tego nie ma. Pan twierdził, że to takie duże danie jest. Ośmiornica taka do pogryzienia. Ale no, smakowo dobra. Jadłam większą. Sos dobry na szczęście. No. Jest jeszcze eggplant. Oberżyna taka w bułce tartej. I do tego jest jakiś sos, chyba ocet balsamiczny czy coś. A to często jedzą, bo widzieliśmy nawet, że to zamawiali sobie na plaży. Słodko, to nie jest ocet. A to nie jest ocet. No okej. Okay. To jest jakiś karmel. Polali to karmelem. Pomidory wjechały. To są z jakiegoś regionu tutaj z Andaluzji, z oliwą z oliwek i z cebulką. Takie pomidory jedliśmy w Portugalii, tylko nie wiem, czy są takie smaczne, tak? Bardzo udana sałatka. Papryczki Padron. Jadłam lepsze tutaj już, bo już zdążyłam spróbować. Niestety te są gorzkie. Trochę przypominają... Nie wiem, albo im się to za bardzo zgrillowało, albo po prostu jest taki rodzaj tej papryczki. Znowu soli nawalili. No, jakby środek jest zepsuty. Widzicie, jaki pawełek jest? Były papryczki, uciekł. Przyszły squidy, od razu przyleciał. O, od razu, jak tylko zobaczyłem. Jezus! No Paweł! Kropimy cytryną. To też może sprób, bo takie niedobre. Niedobre? Gorzki środek papryczki? Tak, bo jadłam już te papryczki w innym miejscu i były bardzo dobre. Tutaj pesteczki, które są w środku, są gorzkie, więc nie jedz pesteczek. Musisz sobie je... No wiem, no. Ona jest cała gorzka, nie pesteczki. Ale to jest najbardziej gorzkie. No zobacz, te są białe, a ja miałam brązowe przedtem. Tak jakby popsute. Te brązowe są niedobre. Nie. Papryczko mówimy nie. Jedźcie squidy. Spróbujcie squidy i zobaczymy. Miękkie. Tak? No. Squidy. To są baby squidy. Nie lubię tego. No, mogą być. Słabsze. Ja lubię ale lepsze. Jedliśmy też już gorsze na tym wyjeździe, więc nie są najgorsze. Wyszliśmy. 15 minut proszenia pana, żeby wystawił rachunek. Ta ich maniana hiszpańska to mnie czasami dobija. No ale nic. Ile?
80, równiutko, jak w mordę strzelił. A, 80 to nie tak dużo, zważywszy na to, żeśmy brali. No chyba z 10 różnych żeśmy wzięli rzeczy. Tak, aczkolwiek wam powiem, że te ostatnie dania, czyli te papryczki i te squidy, były najgorsze. Tak. Papryczki były takie dziwne, jakby już produkt był od początku zły, ponieważ papryczki były gorzkie. Przedtem jadłam padrony i były inne, straszliwie były gorzkie. Słodkie, normalne, takie jak papryka. Albo coś z grillem mają nie tak, że to się tak zwęgliło, czy coś, nie wiem. No a squidy to już w ogóle bezczelność nad bezczelnościami, bo tam były wnętrzności. No, nie były wybrane squidy już. I jeszcze te, wiecie, te plastiki. Także nie. Najlepsze. Squidów tam nie bierzcie i papryczek też nie. Tak. Chyba, że lubicie piwo, to wtedy możecie wziąć papryczki, bo one takie gorzkie jak piwo. No także to mieszane takie bardzo te dania, nierówne. Bardzo dobre krewetki, bardzo dobre krokiety, pomidory. Co tam jeszcze jedliśmy dobrego? No wszystko było dobre. Nasze pierwsze wybory były najlepsze. Im później żeśmy wydziwiali i brali jeszcze sery, dodatkowe... Sery też bardzo dobre, o właśnie. Im później jedliśmy dodatkowe rzeczy, tym było to gorsze, więc... Tak. Nie squidy i nie papryczki. Tak. Całą resztę możecie brać. Resztę dobrze. Kelner nawet po polsku trochę mówił. Tak. Spytałem się go skąd zna polski. Powiedział, że no bo tutaj jest dużo Polaków. Mówię, tu jest dużo Polaków, no. No widzicie? No więc wiecie, więc przyjeżdżajcie. Kelnerzy już zaczynają mówić po polsku. A tu się robi już taki ruch wieczorny, bo jest po 20. Ludzie wylegli. Już jest pół do 9 i ludzie dopiero zaczynają tutaj działać. Biesiadować. Dobra, idziemy jeszcze na jakieś ostatnie lody albo ostatni deser, coś. Nie wiem, bo zimno się zrobiło, słuchajcie. Dziękujemy wam za tą serię z Malagi. Oczywiście jeszcze jutro odcinek z lotniska. Jednego znaczy, i drugiego. Nie tyle jutro, co następny odcinek również będzie dotyczył Malagi, a mianowicie naszego comebacku. I Berlina. Tak, będzie lotnisko w Maladze, pokażemy wam jak wygląda, co można zjeść na lotnisku w Maladze, co można kupić ciekawego na prezenty na przykład. Może jak coś wracacie. Kupimy nawet. Tak. No i jeszcze raz lotnisko w Berlinie. Pójdziemy sobie w jakieś inne miejsce do zjedzenia, żebyście zobaczyli. No pokażemy co? Wam food court berliński na berlińskim lotnisku, bo tam jest food court. Zobaczymy co na tym food courcie jest, jeszcze tam nie byliśmy, więc pierwszy raz pójdziemy zobaczyć. No. Ale to w następnym odcinku. A teraz zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, polecania, komentowania. Bo niedługo następne daily vlogi będą. Oj, będą. No to co? Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy do następnego odcinka. Do następnego, bye.